Witam Was w najdziwniejszym materiale making of, jaki pojawi się chyba na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem wyruszyć w jedną z moich miejscowych atrakcji, co by nakręcić jedną z potrzebnych scen do najnowszego odcinka Chińskiego Badziewia. No i pomyślałem, że jednocześnie podzielę się z Wami krótką lokalną historią tego miejsca. Jak widzicie, zza rogu już się wyłania przecudna, rozpierdolona rudera. I być może niektórzy z Was zaczynają już rozpoznawać tą lokację, nawet mimo tego, że nigdy w życiu tutaj nie byli. Jeżeli jesteście widzami z Jebatora, to prawdopodobnie widzieliście jego filmik pod tytułem Wizyta w szpitalu psychiatrycznym w Zofiówce, tam gdzie nakręcono ten straszny film. No i nie da się zaprzeczyć, to jest dokładnie ta miejscowa, to jest kompleks starych szpitali psychiatrycznych, które zajmowały się, mam nadzieję, leczeniem ludzi w dawnych czasach w tej okolicy. To jest budynek, chuj wie właściwie do czego służący, czy to była jakaś rejestracja, czy coś, jest to budyneczek powiedzmy mniejszy od głównej części kompleksu. Zajebiście to w sumie wygląda, bo te drzewka powyrastały, te brzozy tam na tym, dosłownie na domu już, ekstra po prostu. To miejsce jest w ogóle o tyle ciekawe, że ja tutaj za młodu ze z moimi znajomkami nie jeden browar opędziliśmy. Było to więc dobre jakieś 15 lat temu. I dziwi mnie w sumie, że do dzisiaj to wszystko stoi, ponieważ wszystkie tego typu rudery, które pamiętałem z dzieciństwa, z innych okolic, w których mieszkałem, bądź bliżej moich okolic, bo tutaj to musiałem się przejść na mały spacerek, są już właściwie dawno zdemontowane i nie funkcjonują. Natomiast tutaj dochodzimy właśnie do głównej części kompleksu. Ten wielki budynek to jest tylko jedno skrzydło. Ja widzę, jak mocno już to wszystko pozarastało. Osobiście nie byłem tutaj w tym miejscu od dobrych właśnie jakichś 10, myślę, 15 lat. A przynajmniej powinno to być lewe skrzydło. Generalnie rzecz biorąc, tak, o kurwa, jak to pozarastało. Tutaj przez te krztaluny wszystkie widać łącznik, który łączył oba skrzydła. Jako, że tutaj nic nie widać, a miejsca na karcie ograniczone, to może zrobię za chwileczkę pauzę i wdrapię się na jakieś bardziej widowiskowe miejsce, żeby Wam pokazać tą miejscówę. A może tak w ogóle najpierw to nagram sobie swoje potrzebne sceny i dopiero potem wykorzystam to miejsce, które mi pozostało na dalsze rozkminy. Tak więc cięcie. Ok, wkraczamy do kompleksu. Pierwszym naszym zadaniem będzie odszukanie miejsca, w którym został nakręcony sławny postapokaliptyczny, czy jak go tam nazwać, filmik z dziwnym kolesiem w dziwnej masce. O Jezu, jak tu jebie typowym starym kurwa budynkiem. Jeśli dobrze pamiętam, to było to na pierwszym piętrze i jest to jedno z pomieszczeń w lewym rogu tego budynku, czy najprawdopodobniej albo tu. Nie, to będzie piętro wyżej, więc zawracamy. Powiem Wam, że samemu na ten sławny filmik, którym się tak Ator podniecał, nie natrafiłem. O, widzę, że powstawały nowe fajne graffiti w tym miejscu, ponieważ Zofiówka była swego czasu znana z tego, że była pokryta niesamowitą ilością fajnych malunków dokonanych tutaj przez albo... Znaczy legendy krążyły, że przez dawnych pacjentów zakładu, natomiast prawdopodobnie były to po prostu twory bandy ćpunów, które się tutaj pałętały i w pijanych, naćpanych zwidach malowały te różne płonące konie i inne takie te... No, widzę, że tutaj nastąpiła spora destrukcja, jeśli chodzi o
O kurwa, jak jasno. O Jezu, jaki zajebany obiektyw. No, trochę czyściej chyba. Tutaj pamiętam, że kiedyś jak się wychodziło na dach, to ten dach był zadaszony. To była taka wkurwiająca przejściówka. No proszę, chyba nigdy tak łatwo nie dostałem się na dach na Zofiówce. A to wyjdźmy tutaj i od razu popatrzmy. Wygląda to troszeczkę inaczej niż to zapamiętałem. Tutaj w miejscu, w którym stoję, była dosyć spora drewniana nadbudówka, ale jak widać po śladach prawdopodobnie się zjarała. Natomiast to wszystko pokryte było dachem. Z tego miejsca, gdzie tutaj jestem, można było spokojnie przejść do tamtego komina po dachu, który był rozłożony tutaj nad tym pasażem. Ale się zmachałem. Tak więc, mówię, pozmieniało się troszeczkę. Ale to jeszcze tutaj wrócimy. Na razie idziemy szukać naszej miejscówki, którą zresztą już widziałem kątem oka, tak więc za chwilkę cięcie. No i oto wkraczamy, zbliżamy się do tego miejsca. Tak. To tutaj. Psychoza. Ciekawe, czy będą jacyś analizatorzy, którzy będą sprawdzać, że o, to drzewo się nie zgadza, to fake, to ten, to green screen. Gorzej z tego, co tu widzę, to jest gorsze jest to, że nie za bardzo będę miał możliwość ustawienia moich ujęć, tak jak bym chciał. Będę musiał pokombinować. Coś mi się uwidziało, że tutaj było okienko kiedyś. Byłoby to dobre na przebitki. Ale to wobec tego będę musiał zastosować magię kina i ujęcia będą wyglądały nieco inaczej. Jeżeli ktoś nigdy nie był w tym pomieszczeniu, to się nawet nie spostrzeże. Dobra, to ja w takim razie zabieram się za nagrywanie i w materiale dodatkowym się widzimy po cięciu. No i zdjęcie zakończone. Za chwileczkę pokażę wam, jakiego triku użyłem w finalnym filmie, ponieważ jak widać tylko zrobię sobie tutaj pamiątkowe zdjęcie w tym przesławnym miejscu. Jak widzicie, tutaj generalnie jest całkiem solidna ściana i wejście do tego pomieszczenia znajduje się w rogu. Ale na potrzeby filmu znalazłem sobie tutaj w pomieszczeniu troszeczkę obok bardzo obiecującą dziurę w ścianie, przez którą nakręcone zostały niektóre ujęcia. O, tam jak widać mój statyw pod kamerę złożony z kilku cegieł. Tak to wygląda z tej strony, tam żem właśnie przechodził. Tutaj zresztą też znajduje się okno, na którym to parapecie została ustawiona kamera, aby złapać ujęcie to. Musiałem trochę tutaj przerzedzić tych kurwa gałęzi, bo nie byłoby mnie w ogóle widać. Natomiast zostało mi jeszcze jakieś 9 minut na karcie, tak więc myślę, że mogę wam zrobić tutaj malutką wycieczkę po Zofiówce. O, tutaj kolejny korytarzyk, który został użyty. I co, wychodzimy na ten główny pasaż. Nie wiem, czy powinienem może jeszcze raz wleźć tam na górę i pokazać to wszystko od góry. Chyba nie, wszystko było widać. Jedyne, co bardziej pozostaje do pokazania, to bardziej ten lewe skrzydło kompleksu. Tutaj, jak już mówiłem, generalnie kiedyś było pełne zadaszenie. Było to zresztą zajebiste podczas grania w ASG, ponieważ służyło do zajebistego przemieszczania się pomiędzy pomiędzy A a B. Ponieważ nie wiem, czy tutaj jeszcze jakiekolwiek ślady pozostały tego, tej dawnej aktywności, ale kiedyś mnóstwo ludzi napierdalało tutaj w ASG i w paintball. Kulki po prostu tutaj pamiętały się pod nogami. Obecnie widać raczej pety i kawałki starych butelek. Tutaj był jakiś taki centralny, znaczy na środku tego tej panoramy tutaj prawdopodobnie jakaś klatka schodowa. Zejdźmy sobie nawet na ten niższy poziom. Czemuż by nie?
ponieważ tam są w ogóle zajebiste, no, miejsce do skręcenia karku. Kiedyś mój kumpel się tu mało nie zabił, bo kurwa, prawie żeby tutaj z rozpędu wskoczył z karabinem. Ja zresztą też tutaj niezły raz kontuzji zaznałem, może znajdę to miejsce, jeszcze to będzie w sumie nawet beka. O, tutaj mamy prawdopodobnie coś w rodzaju jadalni, pokoju dziennego. Chuj wie, jak to mogło wyglądać oryginalnie. Natomiast generalnie położenie tego miejsca jest całkiem sympatyczne. Nie dziwię się, że zostało wybrane na jakiś szpital dla ludzi, którzy potrzebują ciszy i spokoju, ponieważ jest ono za dupią miasta, wszędzie zieleń, co prawda już tutaj mocno pozarastało i nie nadaje się to generalnie do normalnego użytku, ale no cóż. Tak jak już mówiłem, coś w rodzaju chyba pokoju dziennego bądź stołówki. Tutaj to okienko to albo nie wiem, do wydawania posiłków, albo do wydawania pigułek, tam prawdopodobnie, albo pielęgniarki, albo kuchnia. Chociaż kuchnia to prawdopodobnie może być bardziej z tej strony tego kompleksu, ponieważ tutaj widzimy jakiś rząd dziwnych małych pomieszczonek, coś jak zaplecza. O Jezu, co to? Czyżby to było lustro? Nie, to jakieś bardzo dziwne małe coś. O! To tutaj prawdopodobnie jakiś piec był. Czy coś w ten deseń. Mrok. Jest chraszno. I właśnie tutaj gdzieś w jednym z tych miejsc to bodajże tutaj chyba. Tak! To chyba tutaj, słuchajcie, mało kiedyś nie pozbyłem się zębów na tej ramówie, ponieważ graliśmy w ASG już tak dosyć mocno w nocy i ja, no, klucząc po jakichś zaułkach, myślałem, że to są chyba, no, drzwi i nie zauważyłem tego czegoś ciemnego po środku i jak kurwa przyjebałem zębami, pędząc przez to oraz z jajcami o parapet. To było albo tutaj, albo gdzieś w bliskiej okolicy. O, tutaj jakieś takie dziwne konstrukcje. Wygląda to jak jakiś, nie wiem, prysznic. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jakieś kafelki. Sprawdź to studio nagrań. Sprawdź Awetę to studio nagrań. No niezbyt można sprawdzić, bo nie podali nazwy. Ekstra. To jakiś pokój tajemkarny, do kąta! Cóż, my tu mamy koniec tej części głównego kompleksu. No i przechodzimy do lewego skrzydła i powoli zbliżamy się do wyjścia. Zostały mi jeszcze 4 minuty nagrywania na karcie, tak więc postaram się jeszcze wyjść gdzieś tam na górę, w tym lewym skrzydle. No i spierdalam, bo trzeba filmy robić. Pokluczymy się tutaj troszkę. No tam trzeba było zawsze uważać, żeby się nie spierdolić z tego dachu, przynajmniej przypadkiem tutaj, kiedy się... Tutaj też mało brakowało, bym się spierdolił. No fajne. Nie ma to jak parkour. Okej. Czesio. Psychopatyczne bemowo. No i tutaj właśnie kiedyś były zajebiste graffiti, tylko że już są prawdopodobnie pozdzierane i pozamalowywane przez jakieś gówna. Niestety. Dobra. Jako, że tutaj zagłębiam się w coraz większą ciemność, nie odwracaj się. To wychodzimy sobie jeszcze na górę tylko. I zobaczmy. Jakimś cudem się to wszystko pod moim ciężarem nie zawaliło. No, powiem wam, że miejscówka jak Silent Hilla. Prawdopodobnie można by tutaj było nagrać niskobudżetowy polski horror. O, i tutaj wychodzimy tym dziwnym lufcikiem na dach. Na który sobie pozwolę już nie wychodzić, ponieważ on się już na bank pode mną zarwie. Death awaits. Yeah. No, tak więc to była moja wycieczka na location shooting. Dziękuję wam wszystkim za cierpliwość i chęć obejrzenia takiego badziewiastego, nic
niemerytorycznego materiału. No i w takim razie wypada kończyć. Spierdalamy. Muszę wam powiedzieć, że ta miejscówka jest naprawdę ciekawa. O, jeszcze jest zejście do piekła. Let's go to hell. Ale niestety w piekle nic nie zobaczymy. A może jednak. Tum, 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 tum. Tururum, tururum. Nic. Piekło jest niestety zbyt niewidoczne. Tak jak już mówiłem, miejscówka, która nie jeden browar oraz zapewne nie jeden czyjś narkotyczny wid ugościła. Jeżeli ktoś lubi łażenie po pustostanach, to jak najbardziej zapraszam. Ja z takich moich łażeniowych wypraw to nadal planuję cały czas wyprawę do Pronitu kiedyś, dawnego polskiego potentata tłoczni płyt winylowych. No ale cóż, to może kiedyś. Tymczasem zaś zbliżamy się do wyjścia, zbliżamy się do końca karty. I w takim razie mam nadzieję, że odcineczek, do którego fragmenty tej wyprawy zostały użyte, wam się spodobał. I cóż, pozostaje mi podziękować wam za oglądanie i żyjcie retro i szczęśliwie.